Błogosławię Cię, Panie, za to, że się okazujesz wierny kolejny raz, że pokonałeś wszystkie przeszkody, które mieliśmy tutaj dojechać. Proszę Cię, Panie, o Twoją obecność, Twojego Ducha Świętego na to zgromadzenie. Też przez wzgląd na męczeństwo świętego Andrzeja Boboli, którego dzisiaj pamiątkę obchodzimy. Ciebie prosimy. Zostanę chwilę przy tym Adamie i Ewie, co w końcu nas obchodzi najbardziej. Jako że też nasza cywilizacja stawia sobie pytanie, czy to na pewno w ten sposób Pan Bóg stworzył człowieka, to znaczy, czy na pewno to kryterium jest jedynie prawdziwe. Jeszcze niedawno myślałem, że ostatnim osiągnięciem naszej ludzkiej myśli jest to, że jest 5 płci, ale ostatnio już mi udowodniono, że jest 17. Nie umiem ich wymienić, nie wiem. Więc zostaniemy przy tych dwóch, nie po to, żeby potępiać tych, którzy myślą inaczej, raczej żeby się za nich modlić, ale też za nas samych, bo mylicie się, jeśli myślicie, że głęboko jesteście przekonani, że to jest tak fantastycznie wymyślone, że mężczyzną i kobietą ich stworzy. Tak się może wam wydawać, że my tak myślimy, ale małżeństwo to jest trudność do potęgi. Dlaczego? Bo się zderzają dwa egoizmy, te i dwie płci odmienne. Kobieta jest czymś zupełnie innym od mężczyzny. Zupełnie innym od mężczyzny. Jest bardzo piękny midrasz, czyli taka opowieść żydowska interpretująca Biblię do Księgi Rodzaju, która mówi tak. Pan Bóg stworzył Adama. Patrzy na niego. Adam leży na ziemi, rozwalony, śpi, chrapie, ślina mu leci z ust i Pan Bóg mówi, co? To ma być do mnie podobne. Ja tak wyglądam. To jest niemożliwe, coś muszę zrobić. Co robić? Już wtedy leninowskie pytanie Pan Bóg zadał. Co robić? I mówi, wiem, tworzymy kobietę. Wyjmuje, usypia Adama, wyjmuje mu żebro, tworzy kobietę, patrzy na nich oboje i mówi, okej, dobrze, teraz to jest do mnie podobne. Co to jest to? Dlaczego mówisz, że kobieta to jest to? No skoro? Co to jest to? Kobieta i mężczyzna. Kobieta i mężczyzna? Nie, oczywiście, że nie, to nie jest to. Co to jest to? O dzieło. W jakim sensie masz rację? Tylko to nie chodzi. Co to jest to? Miłość. To jest ta miłość, czyli to jest miłość do nieprzyjaciela. Czym się różni chrześcijaństwo od wszystkich innych religii? Tą jedną rzeczą, miłością do nieprzyjaciela, żadna religia inna tego nie ma. Ale zaraz po tej miłości tak samo jest druga od razu. Tak jest, nieprzyjaciel. Zaraz powiem. I dlatego powiedziałem, że jest podwójny nieprzyjaciel w jednej osobie, ponieważ jest drugi egoizm, drugie ego i druga płeć. Ale Pan Bóg nie pozostawia tej relacji bez swojej troski i swojej potęgi. Jest dalszy ciąg tego midraszu żydowskiego, który mówi tak. Pan Bóg wziął z Adama żebro, czyli rzecz twardą. Kość, której kobieta nie ma. Twardości nie ma. I dał jej twardość. To, czego jej brakowało. Mówi się słabo, płeć i tak dalej, prawda? Ale dostaje to, czego jej brakowało. Czego brakowało mężczyźnie? Miękkości.
Miękkości. O, już nie wiem, czy się brakowało mi widno, czyli mężczyźnie brakuje serca. Dobra? Mówi się człowiek z serca, a to jest mężczyzna. A wiele kobiet porzuca mężczyzn też, być może dlatego, że oni nie mają serca. Być może, być może. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że kobieta by nigdy nie zrobiła aborcji, gdyby mężczyzna był naprawdę dla niej tym, kim ma być. Czyli tym opiekunem, tym kimś, kto daje właściwy kierunek w życiu. A dziś jest wszystko pokrzanione i mężczyźni nie są mężczyznami, i kobiety muszą być mężczyznami i wychodzą na tym, jak zawodzki na mnie. Bo to nie jest, to nie chodzi o to, że mają nie pracować, nie, ale jak się patrzy na te rozmaite bizneswomen, to mi jest tak przykro strasznie. Przepraszam bizneswomen, które tutaj są. Ale że jest pewien, jak to powiedzieć, taki wzorzec, który się daje zauważyć wśród wielu osób, wśród wielu kobiet, które pracują w tych, że one tracą kobiecość. W jakimś sensie. Tracą tę miękkość. To jest trochę przykre. Nie mam nadzieję, że może ta historia ma nic, nie wiem. A więc to jest ich wzajemna relacja. To jest, kiedy on widzi swoimi oczami sytuację nieskażoną grzechem, że oni oboje dla siebie umierają w życiu codziennym. Czy chętnie, to już następna rzecz, ale że umierają, to znaczy, że Bóg się objawia w ich życiu, czyli kod genetyczny Boga pojawia się w ich życiu. Co jest kodem genetycznym Boga? Kod genetyczny Boga to jest śmierć dla nieprzyjaciela. Żeby drugi, kiedy my umieramy, mówi święty Paweł, wy otrzymujesz się życie. Kiedy my oddajemy swoje życie, nie tylko chodzi o męczenników, jak Pobola, ale chodzi o umieranie, nie wiem, w ewangelizacji, w codzienności. Na przykład jestem chrześcijanką i nie osądzam tego męża, który po raz kolejny zrobił to i to i to i to. Bo wiem, jaka jest kondycja człowieka, a jaka przede wszystkim jest kondycja moja. Kim ja jestem, jeżeli widzę, jaki jestem, mam światło na to, kim jestem, nie będę tego drugiego osądzał, chyba że będę, ponieważ widzę, że jestem gorszy. Mnie się zawsze podoba taka opowieść o kawiarni, że przychodzi pewien człowiek do kawiarni, podchodzi do stolika, przy którym pije kawę jakiś mężczyzna i mówi do niego: ty złodzieju, lubieżniku, łajdaku, kłamstwo, tamten się zrywa wściekły i mówi: jak śmiesz, ty jesteś taki. No jest poganie. Potem idzie do drugiego stolika, też siedzi facet, pije kawę i mówi do niego: ty jesteś złodziej, lubieżnik, kłamstwo. A tamten mówi: o, widzę, że masz dobre oko, powiem ci prawdę, jest o wiele gorzej ze mną niż myślisz. To jest święty Franciszek. A więc święty to jest człowiek, który nie jest bez grzechu, rozumiecie? Nasze myślenie jest fałszywe. My myślimy, że święty to jest człowiek bez grzechu. A dawniej uważano, że na przykład, że księża są bardziej moralnymi ludźmi niż nawet potencjalnie, niż świętcy. I to nie było kiedyś, bo ja pamiętam, że w latach 90. pracowałem w pewnej gazecie katolickiej i przychodziła urocza siostra. Ona mówi: proszę pana, mnie tak uczono, że księża to są lepsi ludzie. To są lepsi ludzie. Tak uczono, że jest pewna gradacja. A więc, że kto jest święty? To jest człowiek, który jest świadomy, kim jest i jest szczęśliwy, że jest, raduje się, że jest Bóg, który go kocha takim, jakim jest w tej sytuacji. I że dzięki tej miłości i tej mocy, która tylko płynie, nie musi realizować tych swoich słabości, a przynajmniej nie zawsze.
To jest, bo zawsze jest to pytanie. Kiedy Bóg kocha człowieka? Jak poszedł do spowiedzi, czy przed spowiedzią? Przed spowiedzią. Bo nasz problem jest ten moralistyczny, że my musimy się poprawić, żeby i zasłużyć na to, żeby być kochani. Tak? Tak kocha świat w sposób uwarunkowany. Nasze żony, nasi mężowie, nasi rodzice, nasze dzieci, nasi przyjaciele, nasi wrogowie nas kochają tylko wtedy, kiedy spełniamy ich kryteria. Kryteria porządności, bycia godnym miłości. I tylko Bóg kocha inaczej. Tylko Bóg kocha inaczej. Bo miłość Boga do człowieka, już po raz kolejny to przypominam, ujawniła się na krzyżu, kiedy kocha ich, kiedy go zabijają. I mówi, nie poczytaj, tatusiu, im tego grzechu. Nie poczytaj im tego grzechu. Bo jako człowiek sam ma pewną wątpliwość też, czy Pan Bóg przypadkiem, czy to nie jest już za dużo tego zła, które my robimy. I na to powiemy my, to nigdy. Chodzę do Kościoła, wszystkie sakramenty, jestem wierna, trwam, cierpliwie i tak dalej. Ale kiedy zabijamy Chrystusa? Kiedy jesteśmy mordercami? Kiedy nie kochamy w taki sposób, jak kochamy Boga. Jasne. To znaczy, kiedy mamy pewien osąd, prawie nigdy się z osądów nie spowiadamy, prawie nigdy, a osąd jest morderstwem, kiedy osądzamy innego człowieka. Ta przypowieść o faryzeuszu i celniku mnie zawsze porusza. Pamiętacie, co w Ewangelii, kiedy wchodzą, obaj są w świątyni, tyle, że celnik na brzegu świątyni, bo nie wolno mu było wchodzić, bo był najgorszym grzesznikiem ze wszystkich, a faryzeusz jest z przodu, bo jest słuszny i na właściwym miejscu. Jest pytanie, dlaczego mówi Jezus, że wejdzie do nieba ten celnik, a nie ten faryzeusz? Faryzeusz się modli pięknie. Błogosławi Boga. Błogosławi Boga. Czego więcej chcieć? W sensie moralnym od człowieka. Błogosławi Boga. Za co? Za rzeczy, które w jego życiu dokonał. No wydaje się, że no nic dodać, nic ująć. I mówi tak. Dziękuję Ci, Panie, że robię to. Te wszystkie dobre rzeczy. Czyli nie przypisuje nawet sobie, zobaczcie, coś pięknego, nie przypisuje sobie tych zasług, tych cnót w swoim życiu. To gdzie jest sedno sprawy, że on nie wejdzie do nieba? Ma świadomości grzeszności. Ma świadomość, ale uważa, że Bóg go doprowadził do sytuacji wyższości nad tym celnikiem. To jest problem podstawowy, że sytuuję siebie jako pobożniś, sytuuję siebie wyżej niż ciebie. Ponieważ widzę, po tamtym człowieku było widać jasno, że jest najgorszy. Dlaczego? Bo był łupieżcą, kolaborantem, myślę sobie dzisiejszymi kategoriami, zdrajcą. No, co może być gorszego? Nie współpracował, nie pracował dla dobra ojczyzny i społecznie wykorzystywał ludzi. No, taki człowiek, naszym zdaniem, absolutnie musi się poprawić, żeby zasłużyć na niebo. I jak powiecie, że myślicie inaczej, to wam nie uwierzę. Bo nie chodzi o intelekt, ale chodzi o nasze ja, które będzie, jak takiego człowieka widzimy, które będzie nam coś szeptało. Bo tam jest to ukryte, to co naprawdę myślimy, co czujemy. Też wobec tych bliskich tam ludzi. I dlaczego on ma wejść? Bo mogli go obaj nie wejść. To byłby w przypadku Boga takiego surowego, niedobrego, to by raczej prokuratora, to raczej obaj by nie powinni się zakwalifikować. Jest jeden powód, dla którego tamten,
że jest pokorny. Więc pokorny człowiek to nie jest człowiek, który nie czyni zła. Rozumiecie? Tylko to jest człowiek, który wie, jaka jest jego sytuacja. Czyli jest w innej sytuacji, niż jesteście wy i ja. Bo sam fakt, żeśmy przyjechali na rekolekcję, w tym czasie i nie robią złe rzeczy, a ja robię rzeczy dobre teraz. Jeszcze słucham tego Grossfelda w dodatku, jestem cierpliwy, bo mogę siedzieć, dobra, i zacisnę ze mnie i będę siedziała i słuchała, żeby nie wiem co, padnę trupem, a będę słuchać, prawda? I tutaj jest, a ci inni co nie robią, a jeszcze jutro nie pójdą do kościoła, na pewno. To jest jedyna rzecz, na której ten człowiek był usprawiedliwiony, bo nawet nie śmiał, on tak był świadom swojej grzeszności, że nie śmiał podnieść oczu do nieba. Tak wiedział, że jest prochem niczym. Niczym. Że nie zasługuje w ogóle. W ogóle nie zasługuje. I wracając do tego Adama i Ewy, jeszcze chwilę. Powiedziałem, że Bóg daje to, czego brakuje. Że Bóg nie, że uzupełnia jakiś mały braczek, który mamy. Bo to, czego nam brakuje, jest rzecz fundamentalna, jest rzecz podstawowa, jest rzecz uniemożliwiająca bycie w jedności z ludźmi, tak jak był Jezus Chrystus w jedności z ludźmi. Uniemożliwiająca. I że historia twoja biegnie w ten sposób dlatego, żebyś mógł doświadczyć mocy Boga, który będzie uzupełniał to, czego ci brakuje. Choćby nie wiem, co się działo, choćby twój małżonek nigdy do ciebie nie wrócił. Bo jest możliwe, że nigdy nie wróci. Chociaż działają się również inne rzeczy. Jedyną rzeczą, którą ja mogę, to nie jest prawda, że jedyna, ale ważną rzeczą, którą ja mogę powiedzieć, że to Bóg zrobił, to jest to, że połączył nasze małżeństwo. Dlatego, że myśmy byli poza kościołem, ja w ogóle byłem nieoszczony, a kiedy poprosiłem o chrzest, właśnie miałem 35 lat, to skutkiem, chronologicznym skutkiem chrztu był rozwód. Chronologicznym, powiem. Dwa lata po chrzcie, żeśmy się rozwiedli. Kiedy dostawałem od razu chrzest, naprawdę wszystko od razu chrzest, komunia i bierzmowanie, to zakonnik pyta, a teraz ślub, a my? Figę. Nie. To znaczy, że ten kryzys musiał się wypełnić. Musiał się wypełnić, musiał się zrealizować. I myśmy się rozwiedli. Nie mieliśmy ani związku kościelnego. Nie, w ogóle nie, ale myśmy się rozwiedli. Wiecie o tym, że dla kościoła związek osób niesakramentalnych, związek cywilny, małżeństwo cywilne osób, które nie są w kościele, no, u nas to był pewien problem, bo ona była oszczona, kiedy była już w kościele, no ale nie było to dla niej już, chociaż wtedy zaczynała wracać. Ja zupełnie byłem, poprosiłem o chrzest, powiem, tak naprawdę nie byłem przygotowany, nie miałem pojęcia w ogóle, w co chodzę i dziękować Bogu, bo gdybym wiedział, to bym się nigdy nie zdecydował. Nigdy bym się nie. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ten zakonnik, to na taki wybitny, na takim poziomie, w ogóle mnie nie przygotował, nic, kompletnie. Ale jakbym miał przygotować do tego, bym uciekał, gdzie pieprzoszy. I że jest pewna pedagogia Boga, często niezrozumiała na początku, bardzo powolna. I do tej pedagogii należą, dziwne, należały nasze grzechy. Moje. Ale dlaczego o tym mówię? Że jest... My na przykład, to jest ciekawe, nie zgorszcie się, bardzo proszę. To będzie wasz grzech zresztą, jak się zgorszycie. Że do tej pory ja przynajmniej, jako z natury niewierzący, obchodzę i obchodzimy w rocznicę tego pierwszego ślubu cywilnego. I sobie jeszcze czasem myślę, a za ten okres rozwodu, to jak za kombatanstwo jeszcze się powinno dokładać podwójnie.
I że kiedy Pan Bóg nas z powrotem do sobie skierował, to bazując na tamtej rzeczy pierwotnej, to znaczy, że zobaczyliśmy, że nie chcemy każdy z nas oddzielnie, nie chcemy sobie układać życia z innymi osobami. Chcemy, nie chcemy, nie możemy, nie widzimy tego jako nie, że nie. I moja żona była pobożna w tym czasie, była w oazie. A ja tak sobie trochę tak w tym świecie, nie wiadomo co. Ale też pamiętam dzień, kiedy leżałem na łóżku i widziałem, że nic nie ma sensu. Że to sytuacja, w jakiej się znalazłem, że to Pan doprowadził, teraz widzę. Nie do tego, do tego poczucia bez sensu, że to, w co wszedłem, to jest absurd, to jest absurd. Mimo, że często się wydaje, nie wiem, miłe, zaspokajające, różne afekty, dobrze. I kiedy żona z tej swojej pobożności oazowej do mnie z jakiejś oazy zadzwoniła, bo, ale nie dlatego, że chciała, tylko dlatego, że przyszło słowo, bo ratunek człowieka jest przez słowo przychodzi. Wiara się bierze ze słuchania, nie z czegoś innego. Nie z pisania, nie z chodzenia, nie ze słuchania, nie z czytania. Nie z książek. Ze słuchania. Dostała słowo, które ewidentnie ją skierowało w kierunku, mimo że nie chciała, nie zadzwoniła, i żebym przyjechał pod Warszawę na tą oazę. I ja, naprawdę, ja nie mogę w to uwierzyć, ja pojechałem na tą oazę. To jest dowód na to, że jest Pan. Naprawdę. Bo ja i oaza to raczej takie, no dziwne. I powoli tak się zaczęło i naprawdę Pan Bóg był dobry, bo dał nam wspólnotę. I od zejścia się przez dwa lata nie mieszkaliśmy razem. Pan Bóg pomagał, bo mi tata umierał wtedy, więc byłem z mamą. I wzięliśmy ślub kościelny dwa lata później. Wtedy od razu nam Pan Bóg dał wspólnotę, no bo wspólnotę trudnych małżeństw. Nie nazywa się inaczej, ale trudne małżeństwo jest zawsze wymaga szczególnej troski Kościoła. I naprawdę to Caritas Boga się wtedy ujawniło przez tę formę bycia w Kościele. I za to jestem naprawdę wdzięczny, że mogę słuchać słowa, na które jestem oporny, niechętny, zmęczony, ale słowo jest mocniejsze. Naprawdę. Znaczy to, że mogę trwać na słuchaniu słowa, często nie słyszę nic, to lepiej trwać na słuchaniu nie słysząc nic niż nie trwać. Jest to samo z modlitwą, prawda? Modlę się, ale nic nie słyszę. Modlę się, ale jakbym tylko klepał tę modlitwę. Jest pytanie, ma sens? Ma. Ma sens. Bo alternatywa jest jaka? Że nie będę się modlił. Zawsze mi się podoba to stwierdzenie, że jak ja nie rozumiem, ja nie słyszę, to te słowa wypowiadane modlitwy słyszą moje demony, które wtedy odlatują, odchodzą sobie demony. Być może idą na żonę, nie wiem. Być może. Nie. Ale odlatują. Dlatego jest dobrze, jak się modlimy razem. Żeby się modlić wspólnie. Bo wtedy demony można. U nas modlitwa często poranna jest trudna. Trudna. No, jak małżeństwo trudne, jest również na modlitwie. A więc, że ten związek, który Bóg gdzieś zamierzył, on uważa. To, co mówią kolejni papieże w listach Doroty Rzymskiej. Przestańcie iść w kierunku dawania coraz większych liczniejszych zgód na uznanie małżeństwa za nieważne. Odwrotnie, uważniajcie małżeństwa, które nie były ważne, a które nie są ważne, a mogą być uważnione. To jest wiele małżeństw, które żyją sobie tak po prostu. Nie ma przeszkód, żeby wziąć ślub kościelny, a nie biorą. Bo nie widzą sensu, nie widzą po co im to. Nie? Ale w tym kierunku. Można powiedzieć, że nasze małżeństwo takim się stało. Po drodze, poprzez rozwój. A więc przez co nas Bóg prowadzi? Jaka jest droga, przez którą Bóg nas prowadzi? Grzech. Pan Bóg prowadzi nas przez grzech. Nie przez co innego. To jest trudne do zaakceptowania dla naszej pychy, którą mamy.
Raczej byśmy powiedzieli, że grzechy są przeszkodą dla naszej historii zbawienia, nie? A jest odwrotnie. Nasza historia zbawienia idzie poprzez grzechy. Nie mimo grzechów. Śmiem powiedzieć, dzięki grzechom. Bo jeżeli światło, które przychodzi od Boga, ma oświetlić moje grzechy, to one muszą być. Jak nie ma grzechów, jest poważny problem. Jest poważny problem. To znaczy, że jestem ślepy. Że nie widzę tego, kim jestem. To jest ta historia ślepego, po dwóch ślepcach. Prawda? Historia, nie będę tego opowiadał. Że jeden w ogóle nie wiedział, od urodzenia był ślepy, w ogóle nie wiedział, że można być oczy. Nie wiedział, że można być nieślepym. I był inaczej uzdrowiony, niż ten, który wołał Pan do Jezusa, Panie, daj, żebym przejrzał. On już wiedział, że jest ślepy. To już był człowiek, który usłyszał słowo, który chciał, który wiedział, że można widzieć. Na tych słynnych świętych cadyków żydowskich mówiło się nieraz widzący. Nie, że czarownik, ale że widzi rzeczywistość człowieka. To, co się mówiło o Jezusie. Wiedział, co jest w człowieku. Patrzył na ciebie i widział, co w tobie jest. Że w gruncie rzeczy masz serce zgniłe. Serce, które chce tylko brać pod siebie, które chce być zadowolone, które nie chce cierpieć. I że na końcu, przy takim czy innym zagrożeniu dla twojego ja, jesteś gotów zrobić każdą rzecz, żeby przeżyć. Żeby przeżyć. I że jest pewna granica, za którą na pewno nie zgodzimy się, żeby dla drugiego umrzeć. Żeby dla drugiego oddawać swoje życie. Ta sytuacja tego kręgu śmierci, można powiedzieć, że wzorcem tej sytuacji jest sytuacja Żydów w Egipcie. Kiedy chcemy wiedzieć, co się nam dzieje, co mnie się wydarza teraz w moim życiu, każdy by chciał wiedzieć, to trzeba patrzeć tak, co się wydarzało Żydom i potem, co się wydarzyło Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli nie widzę swojego życia w świetle tych dwóch wymiarów, to nie wiem, co się dzieje. Jak człowiek nie wie, co się z nim dzieje, to powinien iść do psychiatry. Wszyscy powinniśmy iść do lekarza. Dlatego się mówi o nim, że jest lekarzem dusz, w jakim sensie, nie, że przynosi jakąś pomadę, żeby tam przypomazać coś, tylko, żeby dać światłe oczy duszy. Światło oczy duszy, żeby zobaczyć, jaką mam sytuację. I do tego służy słuchanie słowa. I dlatego mówię o tej niewoli egipskiej, że ona jest symbolem wszelkiej niewoli człowieka, w jakiej człowiek jest. Tej niewoli, o której tutaj mówimy. Niewoli, bo jesteśmy, mówi święty Paweł, w niewoli u Pana śmierci. Że jest pewien Pan śmierci, to jest ten Pan, który rządzi tą ziemią i że my jesteśmy u Niego w niewoli. Każdy z nas, pomyślcie sobie, tak na konkret, jestem w niewoli demona. Jeżeli nie widzę, że jestem w niewoli demona, to znaczy, że to słowo nie spełnia się w moim życiu. A ponieważ słowo musi się spełnić w twoim życiu, to jaka jest jedyna możliwość? Żebyś ty zmienił kierunek myślenia. Ponieważ słowo mówi, wszyscy jesteśmy w niewoli Pana śmierci, który trzyma nas w swojej jarzmie z lęku przed śmiercią, którym to lęk nam wpoił głęboko. Mamy głęboko wpojone, że Bóg jest zły i jesteśmy oderwani od źródła życia. Nie intelektualnie, rozumiecie? Że całe nasze wnętrze, to co mówią Żydzi, o sercu, że serce to nie jest ten mięsień, tylko to jest całość całego naszego wnętrza, że całe nasze ja, całym sobą, które na co dzień jest przykryte jakimś pudrem przysypane, to w sytuacjach konfliktu, konfrontacji, wtedy wychodzi tak naprawdę, co nami motywuje. I dlatego
wyprowadzenie Żydów z Egiptu jest w Biblii chrześcijańskiej. Późno zostały też do liturgii psalmy włączone i tak dalej, ale że to jest, to znaczy, że ma jakieś znaczenie, że to jest ten sam Bóg w Starym Testamencie i w Nowym, rozumiecie? Wiele osób jest przyzwyczajonych przez naukę religii, że tam jest jakiś inny Bóg Starego Testamentu, groźny jakiś prokurator, no, a w tym Nowym jest dobry Bóg, taki Bóg miłości, nie? Ten, że ten jest taki milusiński, ten w tym jeszcze mamusia jest jego, a tamten to jest jakiś potwór, no i tu się wyzwoliliśmy wreszcie z okowów tego Starego Testamentu, ale to jest absurd, rozumiecie? Bo historia zbawienia jest jedna. Jedna historia zbawienia. I dlatego jak się nie rozpoznajemy w tej sytuacji Żydów w Egipcie, a później, kiedy wyszli z Egiptu, w sytuacji ich na pustyni, w sytuacji do ziemi obiecanej, kiedy się idzie, a droga jest trudna bardzo, bo jest przez pustynię. A na pustyni nie ma życia. Na pustyni nie ma życia. Jest problem dla ludzi pobożnych, że widzą, że zostaliśmy wprowadzeni na pewną pustynię. Oni wszyscy byli religijni ci Żydzi. Wyprowadzeni na pustynię, szybko każdy sobie myśli, czy jestem na pustyni, a jeżeli nie widzę, to pokaż mi Panie, co jest pustynią mojego życia, co to jest za pustynia. Nie? I na pustyni nie ma życia. Nie jest możliwe dojście do ziemi obiecanej. Daliśmy się pociągnąć. Na przykład to, że jesteście tutaj. Ale wracamy do domu, do tej samej sytuacji. Jest sobota, jutro, za chwileczkę wyjeżdżamy sobie. I wracamy na tę sytuację, na tę samą niezmienioną sytuację, przynajmniej w naszych oczach niezmienioną. Gdzie nie ma życia, nie ma jedzenia, nie ma wody. Czy można przejść? Dlatego Żydzi się buntują. Co jakiś czas się buntują, ale zwłaszcza jest zwykle ciekawa rzecz, że za każdym razem w innym momencie drogi są coraz dalej. Coraz dalej są. A bunt, buntowniczość, to jest lód o twardym karku, miedzianym czole, mówi Bóg o was. Nieustanny bunt na to, w jaki sposób Bóg prowadzi moją historię. Może ją zmieniać. Dlaczego jej nie zmienia? Dlaczego to idzie w ten sposób? Dlaczego musi przechodzić przez krzyż? Dlaczego musi przechodzić przez te wszystkie dlaczego dziecko bierze narkotyki moje? Dlaczego tak? Dlaczego poumierały mi dzieci? Dlaczego zostawił mnie mąż? Dlaczego to nie muszę mówić? Dlaczego mnie wyrzucili z pracy? Dlaczego nie mogę dostać pracy? Dlaczego moje dzieci nie chodzą do kościoła? Jest wiele rodzin katolickich, gdzie rodzice są prawowitymi kalibrami, wszystko robią jak trzeba, a dzieci frup, robią co chcą. Dzieci rodzin, które są w misji wielokrotnie, w kryzysy takie, że nie wiadomo, po co myśmy szli przez tą pustynię, po cośmy się cierpieli, po cośmy się nawracali, po co głosiliśmy Ewangelię, po cośmy to wszystko robili, po co byliśmy sobie wierni. Po co to było? Skoro skutkuje to, a wielokrotnie nawet jak się przekazywało wiarę, to też nie ma pewności, że dzieci pójdą dobrym tropem. Nie ma żadnej pewności, nie możesz położyć ręki na niczym, a miałbyś wielką ochotę, jak Żydzi, położyć rękę na historii, na twoim życiu, panować nad tym, zapanować. Im dalej jest, tym mniej będziecie mieli siły. Mówię po sobie. I tym bardziej będzie widać, że nie możemy zapanować nad niczym, choćby nie wiem, jak byśmy chcieli, żeby panować. Na tym najbardziej zależy, na tym na pewno nie możemy zapanować. Nie możemy dać sobie szczęścia. Tego nie możemy. To jest drobiazg. Ale to bardzo dobrze odzwierciedla ten problem. Takiego pewnego człowieka z kościoła, bardzo aktywnego, wielodzietna rodzina. I on mówi, mam wiele krzyży, ale największym krzyżem jest to, że moja żona
moje 5 czy 7 nie pamiętam już dzieci, nikt z nich nie zakręca tubki pasty do zębów. Ja ci, co to taki problem? Jego to zabijało, ja trochę to rozumiem. Jest, to znaczy, że bardzo nas zabijają drobne rzeczy. Drobne rzeczy. A co dopiero będzie w sprawach najpoważniejszych? Kim się okażemy w sprawach najpoważniejszych? Mówi Jezus, nie jesteście wierni w drobnych rzeczach, jak można wam robić rzeczy największe, czyli jak można wam dać Ducha Świętego. Co wy zrobicie z Duchem Świętym, który będzie wam dany? Czyli możliwość kochania waszych nieprzyjaciół. To jest Duch Święty. Bo pytacie, dlaczego tego nie mamy? Dlaczego tego nie mamy? Właśnie dlatego. Że jest pewna wolność i pewna pedagogia, to znaczy, że Bóg akceptuje, bo to zadałem to pytanie, nie poszedłem dalej. Dlaczego Bóg nam tego nie daje? Dlaczego Bóg tego nie zmienia? Dlaczego nie robi tego w szybkim tempie? Dlaczego nie spełnia swojej obietnicy? I Żydzi wiele razy mówi, ile to będzie trwało, kiedy dojdę do ziemi obiecanej, ile to będzie trwało, że dostanę Ducha Świętego, ile to będzie trwało, że ja zaakceptuję tego. Jesteśmy na dobrej drodze, Żydzi byli na dobrej drodze, rozumiecie? I cały czas przychodzi kontestacja wewnętrzna, dotycząca czasu. To znaczy, że my chcemy mówić, kiedy Bóg ma nam to dać. To znaczy, kwestionujemy i rozum, i miłość Boga do nas, ponieważ Słowo mówi we właściwym czasie, we właściwym dla Ciebie, dla Ciebie. Skąd wiadomo, który jest właściwy dla Ciebie? Wiadomo, że na pewno to nie jest ten czas, który Ty wyznaczasz. To jest pewne. I że Bóg mówi. To jest główny problem, jaki był dla Żydów. Pytanie kiedy? Jak długo jeszcze? Stąd były te bunty na pustyni. Mi się najbardziej podoba ten bunt dotyczący wody. Kiedy nie było wody, mówią, chcą go zabić. Mojżesz. Mojżesz idzie do Boga i mówi, Panie, chcą mnie zabić. Gdzieś Ty mnie wyprowadził. Po co to ta cała historia? Mówi, Mojżesz, nie? Mówiło się, że to jest najbardziej pokorny z wszystkich Izraelitów, jacy byli kiedykolwiek. I ten najbardziej pokorny mówi do Boga, ale rozmawiał z nim. Bogu zależy, żebyś rozmawiał z nim w jakikolwiek sposób. Dlaczego? Bo większość świata mówi, w ogóle Ciebie nie ma. A Bóg chce, żebyś go nawet sądził, kłócił się z nim, a żebyś w ogóle potraktował go jako istniejącego. Zrób coś mu. Pan Bóg mówi, dobra, weź laskę, uderz skałę i woda wytryśnie. Jaki problem, to normalne, nie, że skałę się pustyni, pani laskę, to wychodzi woda. Czarownicy, kiedy Mojżesz chodził do faraona, żeby zgodził się ten wyprowadzić lud, żeby lud mógł wyjść, to robił różne czary i czarownicy egipscy robili dokładnie to samo. Dokładnie to samo. I wudu w Afryce Środkowej wskrzeszają ludzi. Jaki problem? Wskrzesić Łazarza? Żaden problem. Rzecz nie polega na wskrzeszeniu, prawda? Polega na czymś o wiele większym. O wiele większym. Nie chodzi o życie biologiczne. Chodzi o to życie prawdziwe. To życie, to co się mówi w wolności dzieci Bożych. No i dobrze, bierze laskę Mojżesz i uderzył 2 razy w skałę, woda wytrysnęła, ok. I mówi pismo, za karę nie wszedł do ziemi obiecanej. O co chodzi? No, za karę, że 2 razy. Dlaczego uderzył 2 razy? Kto był w Laskowicach, niech nie od niej mówi. Bo się bał, że nie będzie wody. Bo się bał? Że nie będzie wody. Że nie będzie wody, nie, czyli mówisz, że nie wierzył w moc Boga. Prawda? Pierwsza odpowiedź jest taka. Kto jeszcze? Jakieś inne? Inną interpretację? Kto by dał? Żeby było więcej wody. 2 razy więcej. Trzecia odpowiedź? O co? No to jest to samo, żeby było, żeby moc Boga, nie wierzył w moc Boga, prawda? Że On pomoże, tak? Nie. Wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe. Tradycja i chrześcijańskie, żydowska daje jedną odpowiedź, tą samą. Bardzo piękną.
Nie wierzył, że Bóg będzie tak miłosierny, że temu opornemu, krnąbnemu, buntowniczemu, niewiernemu narodowi da wodę. Nie wierzył w Caritas. Nie wierzył w miłosierdzie. To znaczy miał taki osąd tego ludu i nie wierzył w końcu w to, że Bóg jest naprawdę, że... No myślał, no trochę miał projekcję ludzką na Boga. To jest coś bardzo pięknego. Bo w to, żeby w moc Boga nie wierzył wystarczająco, to nie byłby takich rzeczy, żeby mu nie pozwolił wejść do ziemi obiecanej. Ale to, że w miłosierdzie nie uwierzył, że Bóg kocha grzesznika, w to nie uwierzy. Rozumiecie? I to nie grzesznika tak w ogóle, tylko grzesznika, który po raz kolejny zbuntował się w podobnej sytuacji. To znaczy, że my mówimy już dość. Dalej nie. Więcej nie. To już jest nie do wytrzymania. Nie ma, jak mówi się u nas, nie ma zmiłuj się, tak? Cała nasz język, przepraszam, wyłączę, zapomniałem, codzienny, mówi takimi kretyńskimi, niechrześcijańskimi wyrażeniami używa, tak? Nie ma Ale on był poważny, więc uważał, że trochę tak, nie? No ale że trzeba zawsze temu miłosierdziu pomóc, albo przekonać tego Pana Boga. Dwa razy uderzę, przekupimy go. Te pozostałości religijności takiej lękowej, prawda? Którą mamy bardzo głęboko. Pójdę 100 razy do Częstochowy tam i z powrotem i zapalę 1000 świeczek, ale tylko, żeby moje dziecko zdało egzamin. A może dziecko ma nie zdać egzamin. Bo moje życie i życie mojego dziecka zależy od tego, żeby zdać egzamin. I ludzi jest naprawdę pełno młodzieży, które jeździ na Jasną Górę. Jest coś złego, żeby młodzież na Jasną Górę jeździła, broń Boże. Oczywiście, że bardzo dobrze. Problem jest tym celem, nie? Że muszę koniecznie zdać egzamin. Nie biorę pod uwagę tego, że jest możliwe cierpienie. Że jest możliwa porażka. W ogóle traktuję Jezusa Chrystusa jako jeszcze jednego idola. Jestem ludem pogana, należę do ludu pogańskiego, który jest najgorszą rzeczą, którą można zrobić, potraktować Boga jedynego, Jezusa Chrystusa, jego idola. To jest najgorsza rzecz ze wszystkiego, nie grzech. Traktować go nie jako Boga jedynego. Dlaczego? Bo wtedy całkowicie kontestujemy pierwsze przykazanie. Całkowicie. To jest nasza natura, rozumiecie? To nasza natura. Koniecznie wyzdrowić. Czy jest coś złego w zdrowiu? Nie. Koniecznie zdać egzamin. Koniecznie, żeby wrócił mąż. Koniecznie to. A jak nie pójdzie tak, zastanawia się, czy przy tobie pozostać, panie. Zastanawia się. Są różni panowie. Czy mogę się skierować? Zabrzmiało dodatkowym znaczeniem. I wtedy. To znaczy, ta konieczność, żeby życie biegło według mojego wyobrażenia, jest czymś przejmującym głęboko. I wszystko jedno, czy jesteś człowiekiem silnym, czy słabym, czy odważnym, czy tchórzem, wszyscy mają to samo. Wszyscy. I że za taką rzecz Mojżesz, najwspanialszy człowiek spośród Żydów, rozumiecie, miał zasługi, w tym momencie wszystkie zasługi, co nic nie warto. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Jacy ludzie weszli do ziemi obiecanej? Jezu. Pośród Żydów? Ci, którzy się narodzili na pustyni. Czyli którzy w jakimś sensie nie zaznali niewoli egipskiej. Czy że ci, którzy żyli w niewoli egipskiej, mieli ciągle ciągoty do tego, żeby wracać do czosnku i cebuli, czyli do czego? Do zabezpieczenia. Wielu ludzi mówi, ojej, no może ten komunizm nie był taki zły, bo wszystkim dawał pracę, nie? Wolimy, aby tylko się gorzej nam nie stało. Wolimy nasze małe główienko, niż ryzyko, że zostaniemy bez żadnego. Błoto, takie błoto, nie?
miłe, ciepłe błotko, takie sobie w tym jesteśmy. Pójdziemy w niedzielę do kościoła. Jak nie byliśmy 2 miesiące, to powiemy Józuś, no męża, już 3 miesiące nie byliśmy w kościele. Co nasze dzieci powiedzą? Jeszcze ksiądz proboszcz się obrazi. Pójdziemy z takiego powodu. Ale tym, co jest fundamentalne, to jest to, że Bóg z tych ludzi nie rezygnuje. Że są, że oni dochodzą do ziemi obiecanej. Że jest pewien proces oczyszczania, doświadczenia, cierpienia, pustyni. I na pustyni po pierwsze można umrzeć, czyli poddać się, zrezygnować. Można próbować wracać, ale w drodze powrotnej nie będzie obecności Boga. To jest to, co mówi Pismo. Pies wrócił do swoich wymioci. Próbowałem pozostawić swoje grzechy. Próbowałem wyjść z pewnego związku, w którym jestem, albo z pewnej sytuacji, która mnie niszczyła, w dobrym kierunku, w kierunku Boga. Ale po drodze się zawiodłem raz, drugi, piąty, bo bazowałem na własnych siłach, a własne siły starczają nie wiadomo do czego. Do niczego. Tylko do grzeszenia. Czyli do śmierci. I się rozczarowałem. Wrócę sobie do tamtej sytuacji pierwotnej, bo nie mogę znieść tej nieznośnej myśli o niebezpieczeństwie, o braku pewności. Chcę na czymś przynajmniej położyć rękę. Co? Wiecie, dlaczego Żydzi nie wolno im było robić odwzorowań żadnych stworzeń, ani żadnych rzeczy? Nie wolno. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Kto wie? Dlaczego im nie wolno było rysować? Już nie mówię o Bogu. Człowieka nie wolno było rysować, rzeczy nie wolno było rysować, niczego. Czemu? Dziwne, nie? Dlaczego? Można byłoby oddać piękny hołd Panu Bogu przez namalowanie takiego Boga z taką brodą, ulizaną iluś, tak jak Pana Jezusa czasem się rysuje. Takiego w ogóle cukiereczek, że nie wiem. Dlaczego im nie wolno było robić? Żeby sobie nie stworzyli Boga. Żeby nie próbowali położyć ręki na stworzenie. Dlatego to jest ciekawe, że w różnych starożytnych kulturach, w grotach Altamiry w Europie Zachodniej są rysunki ludów wczesnych, rysunki zwierząt. Oni mieli przekonanie, że jak narysują to zwierzę w skale wyryte, to je złowią. Że to będzie pomagało im w polowaniu. Czyli, że położą, zawładną tą rzeczywistością. Że to nie wolno było rysować człowieka, żeby nie zawładnąć nad człowiekiem. Co dopiero o Bogu. Żeby nie być również nad roślinami, nad niczym. Żeby nie być, nie, ponieważ jeden jest władca, Pan i stwórca tych wszystkich rzeczy. Dzisiaj my nie mamy tego myślenia. Nie jak narysujemy, to że będziemy na tym panować. Nie do końca. Mamy pewnych znajomych. Oni nie mogli mieć dzieci. Ona jest malarką. Kiedyś szedłem do jej piwnicy. W tej piwnicy było pełno namalowanych obrazów dzieci i dzieci krzyczały mamo. Tak było narysowane. Coś złego zrobiła? Pewnie, że nie, ale pokazuje na pewno, nie, że nasze ja potrzebuje przynajmniej wyrazić to i gotowi jesteśmy zrobić wiele rzeczy, żeby zrealizował się nasz plan. I prawdzie Kościół mówi, że nie wolno używać czarów, wiecie o tym, i u Żydów było to samo. Że czary, horoskopy, ktoś używa, czyta horoskopy, to nie mówcie przypadkiem, nie odpowiadajcie. Że to jest grzech. Chciałem powiedzieć, nie wyszło. Co mówiłem, Basia? Że wprawdzie Kościół mówi, że nie wolno
Czy tym o tych dzieciach namalowanych. No dobra. Musicie sami to rozumieć. Bezemnie. Krótko mówiąc, wyjście z niewoli egipskiej. Niewola egipska, symbol niewoli twojej. Jeżeli nie widzisz, że jesteś w niewoli egipskiej, słowo nie może trafiać do twojego życia, twoje życie nie może się zmieniać. Musisz prosić o to, żeby dostać światło, na czym polega, że jesteś w niewoli egipskiej. Człowiek jest w niewoli egipskiej. To, co mówiliśmy, u Pana śmierci. I że jest pewna ziemia obiecana i że jesteśmy na drodze, jeżeli ktoś jest. To, że tu jesteśmy, to wcale jeszcze nic nie znaczy. Na drodze do ziemi obiecanej. A ziemia obiecana to jest moc miłości niczym nieuwarunkowanej do nieprzyjaciela. Czyli to jest miłość taką, jaką ma Jezus Chrystus. To jest ziemia obiecana. Człowiek tej rzeczy nie może osiągnąć. Nie może osiągnąć. To jest wyłącznie w ręku Boga. Bóg może to dawać i daje, jeśli żyjemy w dawkach bardzo ograniczonych. Ze względu na naszą pychę, jakby nam dał dużo, to byśmy sobie tę łaskę przywłaszczyli. Byśmy uznali, że myśmy tymi ręcami doprowadzili właśnie tutaj do tych sukcesów. Proszę bardzo, a te inne narody i te ci inni ludzie nie. I Pan Bóg ich nie bardzo lubi chyba. Raczej nie. Nam to daje. Ale tamtym bardzo wątpliwie. I dlatego jest dawka tak, ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby móc chociaż skosztować tortu niebieskiego. Bo jest pytanie, na końcu tak naprawdę jest pytanie o życie wieczne. Że człowiek nie jest stworzony do tego, żeby się urodzić i umrzeć. Nie jest do tego stworzony. To jest tak na końcu przerażające. Nie? Że nasze ja przestanie w ogóle istnieć. Nie to, że nam odrobią rękę. No odrobią rękę, może żyć bez ręki, prawda? Ale że nasze ja przestanie istnieć. To jest coś najbardziej dziwnego. Dziwnego. Po co się narodziłem, skoro i tak umrę? Jeżeli człowiek nie doświadcza tego tortu skosztowania, smaku tortu niebieskiego, czyli tego, że mogę umrzeć dla drugiego, nic mi się nie stanie. Czyli mogę doświadczyć życia niebieskiego tutaj. Jeżeli człowiek tego nie doświadczy, to logiczną rzeczą jest samobójstwo. Eutanazja. Nie ma się co tak obrażać na samobójców i na tych, co promują eutanazję. To jest tylko logiczny, przepraszam za słowo, w cudzysłowie odważny gest człowieka, który doświadcza, że życie nie ma sensu. Skoro i tak będę musiał umierać. Nawet przecież Kohelet mówi, skoro tak się ma sprawa, że umieramy, jedzmy, korzystajmy z tego wszystkiego, bawmy się, no, czyli w jakimś sensie bądźmy utracjuszami, bo do niczego nam się to wszystko nie przyda. Ale potem mówi rzeczy słuszne. Nie? Znaczy wyraża pewną kondycję człowieka nieszczęsną, że wszystko się musi skończyć. Ale potem mówi rzeczy zastanawiające o życiu wiecznym. I jest pytanie o wyjście z niewoli. Wyjście z niewoli. To znaczy, czy jest wyjście z tego kręgu? I mówi Kościół rzecz piękną i bez tego nie ma Kościoła, nie ma chrześcijaństwa, wszystko do niczego nie służy, ani nasze pobożności, ani prześwięte do niczego. Jezus Chrystus jest tym, który rozrywa krąg śmierci, który rozrywa twoją niewolę egipską. To jest to, ona jest rozerwana. Problem jest gdzie? Po twojej stronie, żeby zgodzić się, żeby twoje życie brało udział w tym. Żeby dopuścić Chrystusa do twojej niewoli. Jak nie wiesz, jaka jest niewola, nie masz go do czego dopuścić. Nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Jak wiesz, jaka jest twoja niewola, to pojawia się nowy problem. W niewoli przynajmniej pewne rzeczy są znane. Już się przyzwyczaiłam do tego życia bez Niego. Już jakoś,
jak ona gdzieś tam sobie poszła, ja mam ułożone sobie, aby nie było gorzej. Niech to będzie tak. Niech już to przyzwyczajenie to znam. Dlatego mówi Jezus, wypój na głębie. Co to, na jaką głębię? Co to znaczy wypój na głębie? To jest pójść tam, gdzie śmierć. Gdzie ci demon mówi, tam umrzesz na pewno. Na pewno tam cię spotka prześladowanie, śmierć, nie będzie życia. A mówi Chrystus, właśnie tam na was czekam. Właśnie czekam w tym, nie gdzie indziej. To jest naprawdę dziwne i wydaje się nieludzkie po naszym, prawda? Nieludzkie. Nie można jakoś tak zbliżyć tego naszego myślenia do tamtego, do tam tej sytuacji obiektywnej, że tam jest życie. Nie można jakoś, żeby ta sprzeczność nie była mniejsza, żeby to jakoś tak utrzeć to chrześcijaństwo trochę bardziej na naszą mowę. I taka jest skłonność zawsze ludzi religijnych, czyli wszystkich z natury, którzy są religijni, żeby przytrzeć Boga, ukształtować Boga na nasze podobieństwo. Żeby się nam podporządkował. Ale jest to niemożliwe, zrozumcie, bo jeżeli by on miał się nam podporządkować, musiałby wejść w nas, musiałby być mniejszy od nas, prawda? Na przykład od naszego rozumu. My chcemy to, nad tym zapanować, to ogarnąć. Chcemy ciągle to rysować, żeby mieć nad tym panowanie. Malować te dzieci, których nie mamy. Malować tę obietnicę, to żeby to zrealizować, byśmy byli tymi pobożnymi, właśnie rozumieli właściwie, że ma być miłość do nieprzyjaciela, ale będziemy ją rozumieli na swój sposób. Dlaczego oni mieli nie jeść drzewa poznania dobra i zła? Dlaczego mieli nie jeść tego drzewa? Żeby nie tworzyć sobie własnej hierarchii na własną modłę tego, co jest złe i co jest dobre. Żeby nie zmienić Bożej sytuacji. Żeby nie brać we własne ręce, nie chodzi o moralność samą, ale żeby nie brać we własne ręce swojego życia, to co się mówi wielokrotnie. Trzeba wziąć we własne ręce swoje życie, poprowadzić to życie, a Kościół mówi zupełnie co innego. Dla ciebie dobre jest się upokorzyć. Zejść z tego rumaka, na którym będziesz i prowadzisz twoje życie. Dlaczego jest powiedziane, że wchodźcie przez wąską bramę? No wiadomo, żeby schudnąć. Czy tylko chudzi przejdą przez tą bramę, rozumiecie? Chudzi, co znaczy chudzi? Ci, którzy przeszli dietę w kierunku odpychy. Którzy zgadzają się, żeby ich ja chudło. To jest coś bardzo, bardzo trudnego. To jest możliwe tylko w relacji z Chrystusem. Tylko. W relacji z Chrystusem, ponieważ On jest tym, który dał się upokorzyć totalnie, totalnie. Wydaje się jedną rzeczą naprawdę nienormalną. Że jeżeli On jest Mesjaszem i Bogiem, bo jak nie jest, to Jego moce są żadne, nie? Ale jeżeli On jest Mesjaszem i Bogiem, jak jest możliwe, żeby stawał się czymś dokładnie przeciwnym, czyli najgorszym grzesznikiem? Najgorszym grzesznikiem. To jest najgorszy robak, najgorszy grzesznik. Rozumiecie? Dlaczego? Bo umiera za takiego. Za tego ostatniego, za tego najgorszego umiera. Za ciebie być może nie, bo być może się czujesz dobrze. Ale za tego najgorszego, ponieważ umiera śmiercią najgorszego przestępcy. Nie takiego, prawda, że rozstrzelany za Bóg, honor, ojczyzna i będzie rozstrzelany. Nie. Ukrzyżowany jak najgorszy, ja nie wiem, jaki był najgorszy przestępstwo w tamtym czasie, nie pamiętam tego. Może ktoś wie. Czyli przyjął sytuację tego najgorszego. A nie tego, który jeszcze ma jakieś złudzenie co do siebie.